Ostatnimi czasy mówiliśmy tutaj nieraz, że Kościół można by porównywać do orkiestry albo do koncertu. Bo tak jak w zespole muzycznym, wiele nas łączy. Moglibyśmy powiedzieć, że gramy na tym samym koncercie, mamy tego samego dyrygenta i gramy ten sam utwór, chociaż oczywiście, żebyśmy jako Kościół mogli funkcjonować poprawnie, musi być między nami także pewnego rodzaju różnorodność. I przykładem tej różnorodności w Kościele mogą być różnego rodzaju służby. Już na początku miałem dzisiaj okazję czytać fragment z listu do Efezjan, ale chciałbym go przeczytać jeszcze raz. To jest fragment z 4 rozdziału, wersety od 11 do 13. On też uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Na początku tego fragmentu czytamy, że Bóg ustanowił jednych apostołami, innych prorokami i tak dalej. My chcielibyśmy tutaj w naszej wspólnocie omówić każdą z pięciu wymienionych tutaj służb. I już mieliśmy okazję wysłuchać rozważania Mateusza na temat apostoła, a z tego co wiem, to ja miałbym powiedzieć dzisiaj coś o nauczycielu. No i to jest właśnie ten moment, w którym powinienem powiedzieć coś mądrego, coś inspirującego. Temat dotyczy nauczyciela, więc w ogóle jeszcze chyba powinienem was czegoś nauczyć. Wy powinniście się czegoś dowiedzieć tutaj, wyjść zbudowani. Tylko tutaj pojawia się taki mały problem, dlatego że ja tak na ogół, ale tak na co dzień, to jestem taką dosyć młodą osobą. I przez to jakby nie mam, no siłą rzeczy nie mam dużo doświadczeń życiowych. Ja bym mógł porównać poziom mojej wiedzy i wielkość moich umiejętności kaznodziejskich do masy mojego ciała. Kiedyś wyszło mi w PMI, że jestem niedożywiony. No ale w każdym razie dużo myślałem o tym, co wam dzisiaj powiedzieć i takie różne myśli przewijały mi się przez głowę. Właśnie ten kościół, służby, kościół jako koncert, jako orkiestra, to coś by było związanego z instrumentem, ale też ten nauczyciel, nauczanie. I tak myślałem dużo i w końcu wymyśliłem. I ten pomysł stoi właśnie tutaj. Otóż chciałbym dzisiaj wszystkich nauczyć grać na perkusji. Niemożliwe? Najprawdopodobniej tak. Ale to nic, spróbujemy i nie tracąc czasu, zacznijmy naszą pierwszą lekcję perkusyjną. To jest perkusja. Właściwie dokładniej można by powiedzieć, że jest to zestaw perkusyjny. Dlaczego zestaw? Dlatego, że składa się on z wielu elementów. Nie jest to tak naprawdę jeden instrument, ale zestaw wielu instrumentów. Nie wdrażając się dokładnie w szczegóły, moglibyśmy te elementy podzielić na takie dwie podstawowe kategorie. Talerze perkusyjne to są te takie kółka, takie płaskie dosyć tutaj. I bębny to są też takie kółka, ale takie wydłużone bardziej kółka. Ja studiuję fizykę, my to czasem mówimy na to profesjonalnie, że to ma kształt walca. I w każdym razie to oczywiście ilość tych talerzy i ilość tych bębnów zależy indywidualnie od perkusisty, ale to jest ten podstawowy podział. Ja tutaj mam akurat hi-hat, który składa się tak naprawdę z dwóch elementów, z dwóch talerzy, crash, który służy do akcentowania i ride. Ten ride i hi-hat, one służą często, żeby grać tę podstawę rytmiczną, ale oprócz tego mamy tutaj też bębny, mamy werbel, który jest tą podstawą i stopę. Nazywa się to stopą, dlatego że gra się na tym dużym bębnie, uderzając w niego stopą. Potrzebny jest do tego odpowiedni pedał perkusyjny. No ale też mamy tomy, które mogą służyć do grania na przykład przejść. Okej, i z tych najważniejszych informacji to chyba byłoby tyle. I teraz mam takie pytanie, takie formalne już właściwie, aby podniosły ręce wszystkie osoby, które nauczyły już się grać na perkusji.
Okej. No bo ja tak naprawdę wcale was nie nauczyłem grać na perkusji. Dałem jakiś wykład o szczegółach budowy tego instrumentu, ale żeby kogoś nauczyć grać na instrumencie, nie jest potrzebny wykładowca, ale raczej ktoś bardziej na kształt instruktora albo trenera. Ktoś musiałby tutaj podejść, ja bym musiał też usiąść za tym instrumentem, zagrać coś, pokazać jak to się robi, a ktoś później by musiał także usiąść, także spróbować zagrać, ja bym mógł to na bieżąco korygować, poprawiać i tak dalej. Wobec tego ta pierwsza lekcja gry na perkusji chyba nawet nie była dobrym przykładem takiej lekcji. Spróbujmy wobec tego jeszcze raz. I chciałbym zaprosić naszego pastora na scenę w tej chwili. Brawa. Może pastor stanąć tutaj. My już rzeczywiście ustaliliśmy wcześniej, że ja zaproszę pastora teraz i będzie mi asystował, ale nie wie, co go czeka. Więc zobaczymy, jak to będzie. Ja bym dzisiaj chciał nauczyć pastora grać podstawowego rytmu na perkusji. Więc może pastor podejść tutaj. Spróbuję wytłumaczyć najpierw, o co chodzi i pokazać. Ale zanim to, możemy jeszcze może pokażę, jak trzyma się poprawnie pałeczki perkusyjne. Może was tutaj wziąć. I w ten sposób. Między kciukiem a palcem wskazującym, może najpierw prawą, chwytamy tutaj gdzieś w tym miejscu pałkę perkusyjną. I tutaj musi być taki luz, tak żebyśmy... Ona musi się tutaj trzymać. Ona powinna się poruszać. Okej, super. A teraz te palce, oklamy nią tę pałeczkę perkusyjną i tutaj mamy taki sposób, taki luz. Okej, coś w tym stylu. Tak, żeby one tutaj nie przyciskają, tylko tutaj one trzymają te palce, żeby nie wyleciało. Super. I teraz jeżeli chodzi o ten podstawowy rytm perkusyjny, to ja pokażę na początku. On brzmi właściwie w taki sposób. Zaraz pokażę jeszcze wolniej. Spokojnie. Ale o co chodzi? Cały bajer gry na perkusji polega na tym, że często mamy jakiś podstawowy rytm. Perkusista zda jakiś podstawowy rytm. Na przykład właśnie coś takiego, co zagrałem przed chwilą. A później może dodawać sobie jakiegoś rodzaju ozdobniki i przejścia do tego, bo on nie uczy się na pamięć każdego uderzenia. Czyli mamy coś takiego na przykład. To jest podstawowy rytm. I mogę zacząć sobie teraz coś mieszać. I wracam. Podstawowy rytm. Okej, i tej podstawki chciałbym, żebyśmy się dzisiaj nauczyli. Oczywiście chodzi tylko o coś takiego. Mamy pierwsze uderzenie, to jest hi-hat, werbel, stopa. Pierwsze uderzenia to jest stopa i hi-hat, czyli mamy coś takiego razem. Później jest tylko hi-hat, werbel i hi-hat i sam hi-hat. I wraca od początku, czyli jeszcze raz stopa i hi-hat, sam hi-hat, werbel i hi-hat, sam hi-hat. Spróbujemy. Okej. Jest okej, stopa tutaj, tutaj prawa ręka na tym i zaczynamy od tego. Najpierw stopa i hi-hat razem z hi-hatem. Aha. Czyli okej. Teraz sam hi-hat, tylko tak. Hi-hat i werbel, czyli tutaj razem. Tak i sam hi-hat. I od początku. Stopa i hi-hat razem. Sam hi-hat. To nie jest łatwe, naprawdę. Kto się będzie śmiał, później spróbuje sam. Okej. Najpierw bez stopy powinno być. Czyli jeszcze raz. Stopa i hi-hat. Tak. Teraz hi-hat. Werbel i hi-hat. I hi-hat. Yes. Jeszcze raz. Stopa i hi-hat. Stopa i tak? Sam hi-hat? Werbel hi-hat? Jeszcze raz musi wyjść. Jeszcze raz spróbuję. Tak? Hi-hat? Sam hi-hat.
Jest. Jeszcze. Dobra. Super. Okej. Dziękuję bardzo. Okej. Ta lekcja na pewno była lepszą lekcją gry na perkusji niż ta pierwsza lekcja, ale nie była to jeszcze zapewne lekcja idealna. Nie była ona lekcją idealną pewnie po pierwsze dlatego, że ja nie jestem idealnym nauczycielem. Ale wszyscy znamy kogoś, kto idealnym nauczycielem jest. I jest to oczywiście Jezus Chrystus. W Ewangeliach jest on nazywany nauczycielem wiele razy. To sformułowanie pada z ust różnych osób około kilkudziesięciu razy. On nazywa także w ten sposób sam siebie w Ewangelii Jana w 13 rozdziale. Mówi tam do swoich uczniów, że wy mnie nazywacie Panem i nauczycielem i słusznie czynicie, bo nim jestem. Słowo, które określa nauczyciela, to greckie didaskalos albo hebrajskie rabbi. I te terminy w gruncie rzeczy, one oznaczają nauczyciela, ale też bliżej znaczeniowo dla nas są kogoś, kto jest właśnie instruktorem albo wykładowcą, a instruktorem albo trenerem, a nie wykładowcą. Stąd właśnie ten przykład z perkusją, bo w przypadku Jezusa moglibyśmy powiedzieć o instruktorze życia. Możemy to przecież dość wyraźnie dostrzec w egzystencji Jezusa. Bóg nie dał nam jakiegoś niebiańskiego wykładu i nie powiedział to rób, tego nie rób, to wolno, tego nie wolno, to jest prawdą, to jest kłamstwem. Ale oprócz tego, że już w wyraźny sposób ingerował w życia ludzi w czasach starotestamentowych i tam był aktywny, to ponadto przyszedł w osobie Jezusa na świat. Żył z nami, przebywał z nami, czuł tak jak my, cierpiał tak jak my, doświadczał tego co my i w ten sposób jego nauczanie miało sens. W ten sposób on okazywał się właściwie bardziej instruktorem i trenerem, a nie jakimś odległym wykładowcą. I nawiązując do przykładu z perkusją, moglibyśmy powiedzieć, że Jezus nie mówiłby nam, nie zanudzałby nas szczegółami na temat budowy instrumentu. On po prostu nauczyłby nas, jak grać. Jezus Chrystus stanowi oczywiście dla nas wzór nauczyciela, ale w kontekście listu do Efezjan, 4 rozdziału, moglibyśmy powiedzieć, że stanowi dla nas wzór, także wzór kogoś, przykład kogoś, kto pełni służbę nauczyciela. No dobra, ale moglibyśmy się teraz tutaj zapytać, czy wobec tego ten temat Jezus jako nauczyciel nie jest skierowany tylko dla jakiegoś wąskiego grona osób, które są powołane do tego, żeby nauczać w Kościele. Otóż wydaje mi się, że nie, a to przynajmniej z dwóch powodów. W Kościele rzeczywiście są osoby, które są powołane do tego, żeby nauczać, do tego, żeby służyć jako nauczyciele, ale też pamiętajmy, że nie są to w żaden sposób bardziej wyjątkowi, nie są to w żaden sposób bardziej wyjątkowe czy lepsze osoby, no to tak jakby powiedzieć, że w zespole perkusiści są lepsi od gitarzystów. To nie o to chodzi. Ale pamiętajmy, że też w gruncie rzeczy każdy z nas nieraz kogoś czegoś naucza. Mogą to być rodzice uczący swoje dzieci, czy osoby prowadzące grupy biblijne, ale więcej nawet w Mateusza w 28 rozdziale czytamy: idźcie i czyńcie uczniami pośród wszystkich narodów. Więc nauczanie innych dotyczy też w jakiś sposób każdego z nas, każdego chrześcijanina. W tym sensie po pierwsze warto wiedzieć, w jaki sposób nauczał Jezus i jak to robił. Ale drugi, nawet ważniejszy chyba powód, dlaczego ten temat Jezusa jako nauczyciela nie jest skierowany tylko do osób, które mają służyć jako nauczyciele, to fakt, że On może być dzisiaj moim i twoim nauczycielem. Także dzisiaj. W tym sensie warto wiedzieć, co to znaczy być Jego uczniem i warto wiedzieć, co to znaczy, że On jest naszym nauczycielem. I nad tym właśnie chciałbym się na chwilę zatrzymać. Nie mam tutaj oczywiście czasu, żeby omówić cały ten wielki temat Jezusa jako nauczyciela. Nie mam też odpowiedniej wiedzy do tego. Ale chciałbym właściwie poruszyć jeden punkt albo podzielić się z wami jedną refleksją czy przemyśleniem. Otóż wydaje mi się, że my jednak często wolelibyśmy mieć
Przynajmniej ja tak mam. W Bogu takiego wykładowcę. Wiecie, że moglibyśmy sobie usiąść tak wygodnie w fotelu, posłuchać, co on ma na ten co on ma do powiedzenia na przykład na temat takiego instrumentu. Moglibyśmy się z nim zgodzić, moglibyśmy przyznać, że to, co mówi, jest mądre i wartościowe, ale jak już miałoby przyjść do ćwiczeń, do tych czasochłonnych i trudnych zajęć, do tego, żeby spędzić lata na przykład na nauce grania na tym instrumencie, a przy tym człowiek się spoci, pobrudzi, będzie miał odciski, czasem trudno zrobić postęp i nauczyć się czegoś nowego, do tego zazwyczaj chyba nie jesteśmy już aż tak chętni. Przynajmniej ja tak mam. Ale chciałbym tutaj opowiedzieć pewną historię, którą opowiedział mi niedawno mój tata. Otóż on kiedyś uczęszczał do seminarium biblijnego i tam miał taki wykładowca, przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, on się nazywał Phil Hook. On był oczywiście naukowcem i biblistą, ale miał także różnego innego rodzaju specyficzne pasje, na przykład latał samolotem. I kiedyś uczestniczył w takim kursie latania i oczywiście to był czasochłonny kurs, mnóstwo treningów, mnóstwo ćwiczeń, no ale w końcu po tym całym kursie przyszła ta ostatnia lekcja i ten Phil Hook leciał ze swoim instruktorem samolotem i ten instruktor pyta się go w pewnym momencie, no słuchaj, to w sumie teraz byś już potrafił wylądować tym samolotem, prawda? No a ten Phil mówi, no chyba jestem gotowy, chyba bym potrafił. No ten instruktor powiedział, że okej, poszedł na tył samolotu i wyskoczył ze spadochronem. Phil Hook delikatnie się zestresował, ale ostatecznie tym samolotem rzeczywiście wylądował. I zobaczcie, gdyby on znał tylko dobrze budowę samolotu, to by nie wylądował. Potrzebne mu były te solidne i trudne treningi i ćwiczenia, aby mógł on się po prostu nauczyć latać. Miał on też dobrego instruktora, który przygotował go do bycia pilotem. I nadszedł taki moment, w którym on już potrafił wylądować sam, w którym już mógł po prostu wylądować tym samolotem i wtedy stał się rzeczywiście pilotem. I myślę, że ten przykład moglibyśmy w jakiś sposób odnieść do chrześcijaństwa. Bo samo słuchanie kazań, chodzenie do kościoła, nawet czytanie Biblii, czy obfita wiedza na temat chrześcijańskiego życia, czy wiedza w zakresie teologii i nie przekładanie tego na naszą codzienność, to jakby nie o to tutaj w chrześcijaństwie chodzi. Bóg nie chce, abyśmy potrafili w punktach wymienić zalet dobrego chrześcijanina, albo żebyśmy znali na pamięć nasze wyznanie wiary. On nie chce, żebyśmy znali tylko szczegóły budowy samolotu. On pragnie przeniknąć nas do głębi, uczynić nas nowymi i nauczyć nas życia. On chce dosłownie nauczyć nas latać. Tutaj w tym przykładzie oczywiście, o którym powiedziałem z tym samolotem, jest jedna taka drobnostka, że Jezus jako ten instruktor nie wyskoczy z samolotu, tylko On rzeczywiście cały czas obok nas jest. W każdym razie moglibyśmy powiedzieć, jaka to sztuka wiedzieć, że Jezus chce zmienić nasze życie. Sztuką jest dać Mu to zrobić. A do tego, żeby nasze życie zmieniło się i dopasowywało się do nowej tożsamości, którą Chrystus już nam zapewnił, potrzebny jest nam solidny trening i instruktor. Instruktora już znamy. Pytanie, czy zapisujemy się na ten trening. Pytanie, czy chcemy podjąć to ryzyko. Jeśli tak, On jest trenerem dostępnym 24 godziny na dobę, i możesz mu powiedzieć o tym już dziś. Możesz z nim porozmawiać o tym już dzisiaj osobiście, a on na pewno potraktuje cię indywidualnie i dopasuje program nauczania do ciebie. Jak zastosować to, co powiedziałem? W sumie nie wiem, ale powiem wam, jak ja to zastosowałem w tym tygodniu. Otóż kiedy przygotowywałem się dzisiaj na to kazanie, napotykałem na wiele różnych przeciwności i trudności. Oprócz tego, że miałem takie obowiązki jak studia i praca, to też niestety byłem chory w tym tygodniu i dużo godzin spędzałem na tym, żeby przygotowywać to kazanie. Ale w środę mieliśmy jeszcze spotkanie GUS, grupy usługującej słowem i tam już to kazanie myślałem, że mam już całe gotowe i poszedłem tam i
I chciałem zarysować, o czym będę mówił. I nikt mnie tam nie skrytykował, ani nie powiedział złego słowa, ale kiedy ja o tym mówiłem, co chcę powiedzieć dzisiaj, to pomyślałem, że wow, jakie to jest puste. Jakie to, że to nie jest dobre. I że to, co bym powiedział, to by był właśnie taki wykład. Dlatego jeszcze dużo musiałem przerobić i dużo nad tym pracowałem, ale pomyślałem sobie, okej, Panie Jezu, Ty jesteś moim trenerem i instruktorem. I niech te przeciwności, niech te trudności będą takim treningiem i dam radę. Zaufam Tobie w tym wszystkim. I, no, to był taki, można powiedzieć, ten okres treningowy, gdybym miał nawiązać do tej historii odnośnie Phila Hooka, to mógłbym powiedzieć, że to jest teraz ten moment, kiedy ląduję tym samolotem przed wami. I czy mi jeszcze nie urwie na przykład podwozia, to zobaczymy, ale mam nadzieję, że wyląduję przed wami bezpiecznie. Ale chciałbym również powiedzieć, że być może jest tutaj jakaś osoba, która pomyślałaby sobie, że ten Jezus jako nauczyciel, to jest to coś, to mnie inspiruje, że chciałbym w tym aspekcie być akurat taki jak On, zwłaszcza w tym aspekcie. Warto o tym pomyśleć, bo być może to nauczanie i służba nauczyciela mogłaby się stać Twoim instrumentem w nadchodzącym 3-letnim etapie rozwoju naszej wspólnoty. I kończąc już, chciałbym powiedzieć, że Jezus rzeczywiście jest instruktorem życia. Trenowanie z Nim nie jest rzeczywiście łatwe, ale to dlatego, że On chce z nas uczynić ludzi doskonałych, nienagannych i nowych. Łatwo rzeczywiście nie jest i nie będzie. Ale wierzę, że jeżeli podejmiemy ten trud i zapiszemy się na ten trening do Jezusa Chrystusa, będziemy mogli kiedyś spojrzeć na ten cały okres treningowy, na te wszystkie przeciwności, doświadczenia i ćwiczenia, których się podjęliśmy i powiedzieć sobie, było warto. Bo teraz jestem wirtuozem. Wirtuozem życia. I to życia w całej pełni. Powstańmy i pomódlmy się. Panie Boże, dzięki Ci, że Ty nie jesteś odległym wykładowcą. Ty jesteś nauczycielem, który jest instruktorem i trenerem. Nauczycielem, który świetnie nas zna, który ma do nas indywidualne podejście, który program nauczania dopasowuje zawsze do swojego ucznia. Dzięki Ci za to, że w tym wszystkim Ty jesteś obecny cały czas. Nie jesteś instruktorem, który wyskoczy z samolotu, ale jesteś instruktorem, który rzeczywiście nauczy nas latać. Dzięki Ci jesteś wielki, jesteś dobry. Chwała Tobie. Amen.